Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4. Dzisiaj został dodany nowy update do gry, który odblokował nam samochód z z Legolandu. Kojarzycie ten, który można było znaleźć? Przenieśmy się tam na chwilę, ja wam tylko pokażę, gdzie on jest. O, kurde, ale bym szukał długo. Zobaczcie, gdzie to jest, a ja tutaj w tych lasach gdzieś krążę. W każdym razie, nie wiem, co to będzie za samochód. Jestem ciekawy i zaraz sobie to dokładnie sprawdzimy w garażu. Ja wiem, że myślicie, ale Lucek, już pokazuj, gdzie to jest. No właściwie, jak go pokazałem teraz na mapce, to... Chyba każdy trafi, tak? Każdy już ten samochód tutaj znalazł i wie, gdzie on jest i tak dalej. Jakaś ścieżka do Leszka. Proszę bardzo. I tu jest ten garaż, nie? No i nawet jakieś klocki tutaj sobie stoją. Dobra. I teraz tak, wchodzimy do domu. Pyk, pyk, pyk. Wchodzimy do mojego super domku, którego już sobie całkowicie zbudowałem. I w tym domku będzie prawdopodobnie do odebrania nowy samochód. Zobaczcie, jest tutaj ikonka. I co to będzie za fura? Zobacz, jest Porsche 911 Turbo 3.0. I prawdopodobnie... Szeroka. Możemy wsiąść. Cyk. I tak sobie wygląda w środku. Zajebiste. No dobra, przejedziemy się tym samochodem. Zobaczymy, na co go stać. W sumie, to wiecie co? Jeszcze na podstawowej mapie po tej aktualizacji zostały zaktualizowane niektóre te wydarzenia. Co to za dźwięki mi tutaj? Coś się z dźwiękiem w Fordzie popsuło. Dobra, nieważne. W każdym razie jest to Porsche Turbo 3.0. Tak, dobrze mówię? 3.0. No, 911 Turbo 3.0. I tak sobie wygląda, że zobaczcie, to jest samochód, który mogliśmy tam znaleźć, chociaż te klocki, które były w tej shopie, jak mogliśmy je tak zobaczyć, to przypominały bardziej Ferrari F40, no ale Ferrari F40 już mieliśmy wcześniej. Zobaczcie ten przedni zderzak. Bardzo ładnie wygląda ten samochód, powiem wam, że bardziej mi się podoba niż Senna i ten i to Ferrari, bo tak wydaje mi się, że jest bardziej odwzorowane, lepiej, nie? Felgi są takie jakieś większe. Ładnie to wygląda. Launch control działa. Proszę bardzo. Ej, gdzie ma lusterka? Ej, nie ma lusterek. Musimy włączyć tutaj uszkodzenia, bo ja mam na pewno wyłączone. Ja lubię mieć piękne samochodziki, czyściutkie. I zobaczymy, jak można go zniszczyć. Odpadł mu zderzak chyba. Tak. Cały przedni zderzak mu odpadł. Podejrzewam, że spoiler też mu odpadnie, ale nie jest tak, że całkowicie zniszczyć tych samochodów z klocków Lego się da, tak? O, tutaj mu jakiś klocek z tyłu odpadł teraz. Czy dałoby się spoiler odmontować? Ciężko powiedzieć. Bardzo ładnie wykonany jest ten samochód, naprawdę. Podoba mi się. Tutaj odpadł spoiler. Podejrzewam, że parę jeszcze tam elementów by poodpadało, gdybyśmy się pozderzali. Więcej, nie? Dobra, pyk. No i tak sobie wygląda, jeśli chodzi o uszkodzenia. Teraz pojedziemy sobie go stuningować, zobaczymy, jakie opcje mamy w nim, możliwości tuningu i tak dalej, bo może da się jakiś spoiler wymienić albo coś. W ogóle zerkniemy jeszcze raz sobie na to moje miasteczko. Bo to nie można nazwać tego już domem. Tam mieszka dinozaur, tam są jakieś statki kosmiczne i tak dalej. A ktoś jeszcze sobie gra na tej mapce, tutaj jakiś gracz był. Oho! Odpadł spoiler! Ha! Jednak da się go odwalić. I tak sobie wygląda Porsche bez spoilera. Ciekawe, czy to seryjne można zniszczyć.
Ten statek UFO jest po prostu genialny, się tak ładnie tutaj obraca, bardzo mi się to podoba. Ten domek, tutaj mamy stateczek jeszcze. To wszystko możemy sobie zniszczyć. Cyk. No i dobra, wchodzimy do środka. Teraz zobaczymy, co możemy zrobić z tym samochodem, jak możemy go stuningować. Wydaje mi się, że no, będą takie normalne upgrade'y, że tam... O, nawet nie możemy nic wizualnego zmienić, w sensie ani spoilera, ani nic wymienić w nim. Nie możemy wymienić silnika, możemy mieć tylko ten standardowy, ale samochód jest już prawie w klasie S2 na tym silniku, także musi naprawdę nieźle wymiatać. Cyk. Tu możemy sobie dać zawieszenie ogrodowe, jak my to mówimy. Możemy z niego ogrodówkę zrobić. No i możemy jeszcze ulepszyć standardowy silnik. Co? Patrzcie, że samochód winduje dosyć wysoko w swojej, no w klasie S2. Czy on naprawdę będzie aż taki dobry? Nie wydaje mi się, żeby był aż taki super dobry. Raczej najlepszy nie będzie w klasie S2. To już wam mogę teraz powiedzieć. I tak, zrobiliśmy go sobie w klasie S2, tutaj można jeszcze skrzynię biegu wymienić, żeby można było ją regulować, ale w zasadzie takich modyfikacji tutaj jest niewiele. Moglibyśmy dać też napęd na 4 koła, co sprawia, że pojazd winduje się do klasy X, ale ja sobie go zostawię w klasie S2. Próbujemy odpalić launch control. Ej, dziwnie mi się jeździ, bo wizualnie nie ma tutaj lusterek z boku, nie? I tak dziwnie to wygląda. Czy w tym Porsche też standardowo nie ma lusterek? Tak wygląda sobie z kokpitu. Jak zwykle świetnie odwzorowane, nie? No tak. Rzuca trochę tyłeczkiem teraz, mamy tutaj dużo mocy. Ale wy się pewnie zastanawiacie, czy poleci 400. To jest taka magiczna liczba u mnie na kanale, którą zawsze musimy przekroczyć grając w Fordze, nie? I testując nowy samochód. Na tej mapie będzie ciężko to chyba osiągnąć. Uuuuj! Ale rzuca nic. Chodźmy na standardową mapkę. Pyk. I cyk. Chodźmy na Wielką Brytanię. No i tak. Co to mi się tu powyświetlało? Jakieś niki graczy? Tak wysoko nad mapą? Coś nie tak jest z tą Fordą. Ale to nic. Tutaj mamy autostradę, od razu się przeniesiemy. Zobaczymy, czy ta Porszawa osiągnie tą magiczną naszą liczbę, jak myślicie? Tak czy nie? Myślę, że tak. Myślę, że na spokojnie. Bardzo ładnie przyspieszała, więc raczej nie powinno być problemu. Fajnie brzmi. Podoba mi się. O. 380? Nie no, kurde, nie ma opcji. Nie mamy tu siódmego biegu, ale 400 km na godzinę leciutko. No, 411. Może można byłoby tu więcej osiągnąć jeszcze tym samochodem, gdyby się zainstalowało napęd na 4 koła. Ale nawet przy takiej prędkości bardzo dobrze skręca. Chociaż martwi mnie, że nie ma tutaj... że nie ma... Oh, shit! Że nie ma tutaj tego, jak to się mówi? No... o spoilerowania, tak, docisku, że mamy tutaj wielki spoiler z tyłu, tutaj jakiś wielki spoiler z przodu i co, i nie możemy tego docisku zwiększać, nie? Trochę lipa moim zdaniem. O proszę, tutaj ktoś zauważył moje Porsche. Porsche nie najgorsze, nie masz takiego samochodu, nie? Tylko ja taki mam. Nawet Bugatti mnie nie dogonił. Patrzcie, jak te felgi dziwnie się blurują. Widzicie z boku? Tak dziwnie to wygląda. Ale Porszawa ciśnie.
Trzeba było jeszcze ją tutaj dostosować, no ale daje radę. I co myślicie o tej Warszawie? Mnie się bardzo podoba. Chyba ją sobie nawet zbuduję w rzeczywistości. Można sobie model pewnie kupić z tej kolekcji LEGO Speed Champions. Sobie przetestować, zobaczyć jak to wygląda w rzeczywistości. No i kurde, jest zajebisty modelik. Podoba mi się. Oczywiście do Forzy to tak, wiecie, średnio chyba pasuje, nie? No ale jak ktoś tam jest fanem LEGO, to jemu to nie będzie przeszkadzać. Co tu robi ta naczepa z drzewem? Tego chyba nie było tutaj wcześniej. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.